Kolejka to nasz w sumie trzeci film. Mamy nadzieję, że też odniesie taki sukces jak poprzednie filmy, które były pokazywane na ponad 50 festiwalach, w sumie na świecie i w Polsce. Z tego co słyszę, to są bardzo dobre opinie i bardzo jestem zadowolony. Aczkolwiek każda widzi jakiś tam, ma jakiś niedosyt troszeczkę. Ale uważam, że jak na teraz, w tym momencie film załapał się na festiwal w Przemyślu. Mam już pozytywne odpowiedzi z dwóch innych festiwali, o których teraz nie mogę powiedzieć. Sądzę, że plan, który założyliśmy, całkiem pozytywnie wyszedł i film odniesie kolejne sukcesy, tak jak poprzednie produkcje. Jak się pracowało na tym planie? No, powiem Państwu, super. No, Kacper jest wspaniałym reżyserem, aktorem, powiedzmy kumplem też, tak? No, sama produkcja, powiedzmy, czy to zdjęcia, to po prostu można zobaczyć, jak to wyglądało. No cóż mogę powiedzieć, no to była moja pierwsza współpraca z Kacperem Anoszewskim i właściwie pierwszy film, w którym pojawiała się moja muzyka, więc dla mnie fantastyczne doświadczenie, bardzo się z tego cieszę. Pracowało mi się świetnie, ponieważ była wspaniała atmosfera i myślę, że, była, że efekt końcowy był równie wspaniały jak sama praca. Ogólnie wrażenia bardzo pozytywne. Liczę na to, że współpraca nasza przyszłościowo również nastąpi. Tata to kolejny film, który zrobiłem z Kacprem. Tym razem oprócz montażu zrobiłem również zdjęcia. Była to dość wariacka produkcja, bo mieliśmy tylko 3 dni na wszystkie sceny, no ale jakoś tam się nam udało to wszystko spiąć. Fajnie. Bardzo się cieszę, że w ogóle młodzi ludzie zabierają się za robienie fajnych rzeczy i są kreatywni, fajni, coś robią, to jest super. Na końcu tutaj chciałbym podziękować całej ekipie, która pomogła mi zrobić ten film. Tak naprawdę dzięki takim wspaniałym ludziom, których się poznaje, przy takich projektach takie wspaniałe rzeczy mogą powstać. Więc dziękuję bardzo wszystkim osobom, które pomogły mi zrobić ten film. Charakteryzacji, muzyce, zdjęciom, a przede wszystkim też i aktorom. No. Dziękuję też na pewno szpitalowi Medicover w Warszawie, Polonusowi, restauracji Lotos, barowi Alinka, jeszcze PKP, Polskim Liniom Kolejowym, które też pomogły nam zrealizować to. Naprawdę zrobiliśmy coś wspaniałego.